direkt w Sobieszu, kto fotograf telewizyjny. To było zdjęcie jeszcze przez niego wykonywane, kiedy robiliśmy Rób ta co chcete, razem z Walterem Heusowskim. To właśnie w tym programie zaczęliśmy mówić o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Najbardziej słynne zdjęcie związane z tym, co robimy. A tu obok absolutna współczesność. To jest ten rok, 2011. Jesteśmy w Afganistanie, w bazie naszych wojsk, aby podziękować orkiestrolot, wszystkim naszym żołnierzom, którzy robią i grają dla orkiestry od tylu lat. Zapraszamy na wystawę, która jest rozwieszona wzdłuż Wielkiego Płotu Parku Łazienkowskiego, a która mówi o orkiestrze. Spójrzcie na tę fotę. No kto nie przystanie tutaj, żeby zobaczyć kapitana Klossa i słynnego Brunera. Tu jest przelot Iskier nad przystankiem Woodstock. Ale to także jest ta codzienność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nawet kiedy teraz z wami teraz rozmawiamy, pokazuję wam te zdjęcia, rodzą się dzieci. Dziennie około 1340 noworodków przychodzi na świat. I każdy noworodek ma badany słuch. To jest urządzenie do badania słuchu, czyli nasz program badań przesiewowych słuchu noworodków. Tak wygląda bardzo wiele oddziałów, prawie wszystkie oddziały intensywnej terapii noworodka, gdzie jest nasz sprzęt, wszędzie naklejone serduszko. Pokazujemy to naszą codzienność, chociażby taka, gdzie jesteśmy w Krzesinach i Poznań, Krzesiny i w bazie wojsk taktycznych, czyli lotnictwo taktyczne w 16. Ten pan obok to ja. Ale w niczym nie ruszałem, nic się nie wtrącałem. To jest pilot, to jest prawdziwy pilot, ale myśmy w ten sposób chcieli pokazać rozpoczęcie finału, ukłonić się także tym ludziom, którzy nam bardzo pomagają. Tu są nasi polscy żołnierze w Iraku. Pojechaliśmy po małą Ayat, Irakijkę, która miała przeprowadzoną operację biodra w Otwocku. Pojechaliśmy ją odebrać, przywieźć do Polski. Wybraliśmy zdjęcia, które niosą emocje, które pokazują radość finału, ale także pokazują codzienność chociażby sali operacyjnej, Centrum Zdrowia Dziecka, Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej. To jest urządzenie, płuco serce, od którego się wszystko rozpoczęło. To była zbiórka na jedno płuco serce 20 lat temu. Okazało się, że mogliśmy tych urządzeń kupić o wiele więcej. Nasz orkiestrolot, czyli od paru lat przemieszczamy się samolotem, jadąc po całej Polsce. Spójrzcie, tutaj pada śnieg, ale to jest także nasza akcja, akcja popowodziowa. Powódź nawiedziła nas w lato, a my później wręczyliśmy ochotniczym strażom pożarnym ponad 500 oddziałom sprzęt. Dotrzymaliśmy danego słowa, zebraliśmy pieniądze, a następnie kupiliśmy za to sprzęt. Pokazujemy także te momenty, kiedy my dziękujemy naszym wolontariuszom, kiedy jest przystanek Woodstock i kiedy najpiękniejsza scena świata, bo tak mówimy o naszym festiwalu, rozświetlona piękna scena jest tym momentem, że to my mówimy młodym ludziom, dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście razem z nami. Przy okazji finału mówimy o ważnych rzeczach. Program Ratujemy, Uczymy Ratować, czyli uczymy dzieci pierwszej pomocy. W Polsce uczy się w szkołach podstawowych około 1,5 miliona dzieci. 1,5 miliona już zostało przeszkolonych na okoliczność pierwszej pomocy. Chcemy, żeby to był przedmiot obowiązkowy, bo warto to robić. Tutaj Jurek Owsiak jest w tomografii, to już czytam. Jest to urządzenie, tomograf komputerowy, bardzo ważne urządzenie do diagnostyki, najnowocześniejsze. Takich 7 otworzyliśmy tomografów komputerowych w całej Polsce. Tym zdjęciem się bardzo chwalimy. I to zdjęcie nie było przez nikogo akceptowane, a tu jest para prezydencka. Para prezydencka zaprosiła nas po finale na tort, a my mamy zwyczaj, że robimy zdjęcie na stojąco, a potem robimy zdjęcie z wyskokiem do góry. Spójrzcie na minę pary prezydenckiej, która była totalnie zaskoczona tą sytuacją. To jest nasza cała fundacja, zobaczcie, to są ludzie, którzy pracują na co dzień w fundacji. To nie jest wielki sztab ludzi, to są ludzie profesjonaliści, świetnie się także mi z nimi pracuję, ale dzięki temu osiągamy to, co osiągamy. Poznajcie pana, pan prezydent Lech Wałęsa. Był gościem na przystanku Woodstock, Akademia Sztuk Przepięknych. Rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Mówimy wtedy także o Polsce. Chcemy, żeby młodzi ludzie mogli posłuchać różnych zdań, różnych głosów, żeby mogli mieć także swoją opinię na różne tematy, też ważne dla naszego kraju. Dlatego zapraszamy tych ludzi na HSP, słuchamy ich, nie musimy się z nimi zgadzać, ale ważnym jest, żebyśmy mogli z nimi rozmawiać. To jest nasza fundacja, a więc 4 osoby. To tylko są 4 osoby, nasi lekarze, Piotrek, Danek, kardiochirurdzy. Od nich się wszystko zaczęło, to oni opowiadali o potrzebie zakupie tego sprzętu. Ten w czapce to jest pilot, oczywiście to ja, niczego nie prowadzę. A to jest moja żona Dzidzia, która prowadzi wszystkie sprawy medyczne. Tak naprawdę to jej
czapki z głów, szapoba, bo ona się tym wszystkim zajmuje. Mamy zdjęcia archiwalne, takie ze starych finałów, kiedy pokazujemy, jak bardzo się też finał zmienia, jak jest bardziej kolorowy. Biegamy, mówimy, w zdrowym ciele zdrowy duch, ponieważ uważamy, że to także jest propaganda zdrowia, mówienie o tym, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy dbali o siebie. Mówimy o szkoleniach, o tym, że młodzi ludzie mogą wraz z nami przeżyć niesamowitą przygodę. Kiedy jadą na przystanek Woodstock, muszą się sami pilnować, muszą dbać o siebie, a wtedy my przygotowujemy ich jako pokojowy patrol do tego, aby później to spełniali najlepiej jak można. Od kilku lat z nami gra TVN. Poznajecie tutaj niezwykłych naszych gości, Jarosław Kuźmiar, Jolanta Pieńkowska oraz Doda. Doda zawsze pamięta o nas i zawsze ma coś do przyniesienia, plus swoje kosmiczne słowo, które musi dodać podczas finału, ale to jest właśnie bardzo radosne. Finał się składa z wizyt ludzi publicznych, tych, których znamy i którzy przez to mają także dla nas szacunek. Spójrzcie, jesteśmy na Sri Lance. Kiedy było wielkie tsunami, przeznaczyliśmy wtedy wszystkie pieniądze z Allegro na pomoc. Byliśmy jedyną organizacją, która trafiła do szpitali, niczego nie zgubiła, ale dzięki temu mogliśmy wręczyć sprzęt do 4 szpitali i 1 domu dziecka. Sprzęt dużej wartości, nowy, bardzo dobry. I to jest bardzo ważne zdjęcie. A więc Sri Lance, Sri Lanki, już jesteśmy w Kijowie. Widzicie nasz samochód Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 5 lat. Taka sama akcja, kopia tej akcji jest prowadzona na Ukrainie. Od Doniecka aż po Odessę, po Kijów. Polscy biznesmeni namówili Ukraińców, młodych Ukraińców, aby skopiowali Wielką Orkiestrę. Przykład świetnego know-how, który można proponować, który można przenieść tam, gdzie o wolontariacie raczej się słabo słyszało. Ukraina jest przykładem, że warto to robić w takich miejscach. A to jest zdjęcie kosmiczne. Ktoś to policzy? Zobaczcie, odtąd, dotąd mrowie ludzi, ale zdjęcie nie pokazuje, że jeszcze tutaj jest mnóstwo ludzi. 700 tysięcy osób było na ostatnim przystanku Woodstock 2011. To jest moment kulminacyjny. Tam na scenie gra londyński zespół, angielski zespół Prodigy, a ci wszyscy ludzie przyjechali się bawić i być z nami przez 3 dni. 86 wypadków złamania prawa w 700-tysięcznym mieście, które funkcjonowało przez kilka dni. Uczymy się pierwszej pomocy od najlepszych. Jesteśmy w Pittsburghu, w bardzo znanej szkole imienia Safara. To tam nas uczyli, to jest szef tej szkoły, bardzo poważny człowiek. To tam nas nauczyli zasad pierwszej pomocy w systemie amerykańskim. Natychmiast przenosimy to na grunt polski, uczymy dzieciaków, uczymy młodzież, żeby potrafiła udzielać pierwszej pomocy. Złote serduszka. To małe serduszko, największą cenę, jaką uzyskało do tej pory, to jest 1 100 000 złotych. Gdzieś to mamy napisane. Wymaga to niezwykłej precyzji, ponieważ wszystkie powstają w mennicy polskiej. Ale to są cacka, absolutne, przepiękne, cudowne cacka, które powodują, że ludzie o to walczą, chcą takie coś zdobyć, chcą być właścicielami takiego serduszka. Wszystkie są numerowane. A tutaj właśnie jest Szadowo-Młyn. Bez względu na to, zobaczcie, tutaj leży śnieg. Przez cały rok szkolimy ludzi. Całe szkolenie trwa 70-60 godzin, ale uczymy młodych ludzi, żeby tworzyli zespół, żeby dawali sobie radę w najróżniejszych sytuacjach, ale przede wszystkim nie tracili głowy, kiedy trzeba ratować życie. Jurek w kosmosie, skafander szyty w Teatrze Wielkim, to co wszystko są z łączki z OBI, a więc wszystkie końcówki to są jakieś rury kanalizacyjne, ale moi znajomi ze Stanów spytali mnie, NASA ci wypożyczyło skafander? Nie, sami żeśmy go uszyli. Zrobiliśmy kosmiczne granie na 15. finale. Nawet nikt nie zauważył, że tu jest z tyłu lina, taki jest pandur, który mnie utrzymywał do góry i udawałem, że nie ma grawitacji. Nie jest grawitacji, ale tam przez moment w telewizji nie było. Mówią, telewizja kłamie. Nam się to udało. Przystanek Woodstock. Wizyty ludzi, których pamiętamy, i to bardzo dobrze pamiętamy. Nieżyjący już pan profesor Religa, kiedy był ministrem zdrowia, odwiedzał nas w studio. Był, dziękował pielęgniarkom, lekarzom, dziękował tym wszystkim, którzy pomagają stworzyć Wielką Orkiestrę. To jest nasz najnowszy znaczek, będzie z okazji 20. finału, 4. znaczek Poczty Polskiej będzie wydrukowany i będzie cieszył oko. Nasze skarbonki, drukujemy ich 140 tysięcy sztuk, a mamy 120 tysięcy wolontariuszy. Bardzo często skarbonki się zapełniają i trzeba szybko biec po nową skarbonkę. Uczymy pierwszej pomocy, to jest moment, kiedy nasza załoga wyjeżdża w Polskę, aby uczyć. Uczymy od 5 lat, robimy to w świątek, piątek, robimy to przez cały czas, tylko z momentem wakacyjnym, kiedy nie ma wtedy szkoły.
pan profesor Belka, Narodowy Bank Polski, prezes, a to są nasze monety w kształcie serduszka. Już teraz wiemy, pierwsze monety na świecie w kształcie serducha, takich monet nie było, obiegowe, 10-złotowe, taka jest ich wartość, srebrne będzie tylko 60 tysięcy sztuk. To już jest druga moneta, kiedy było 10 lat orkiestry, też mieliśmy monetę okolicznościową. Jeszcze niedawno tutaj wisiały zdjęcia właśnie monet polskich, przepięknych monet polskich, które prezentowane były przez osoby publiczne. I to jest zdjęcie, które pokazuje także, jak się bardzo zmieniliśmy. 20 lat temu, kiedy zaczynała grać orkiestra, nie było tego budynku, nie było tego budynku, nie było tego budynku, nie było chyba tego budynku, a wokół też wyglądało wszystko inaczej. To jest moment, kiedy lecieliśmy z Katowic na ostatnim finale, zrobiliśmy kółeczko nad Warszawą. Samoloty nie mogą nadać nad Warszawą. Nasz orkiestrot mógł polecieć i nasz przyjaciel Łukasz szybko pstryknął zdjęcie, bo na moment chmury się rozeszły, wyszło słońce. Tu już widać, że pod Placem Kultury jest scena, że już zaczynamy grać, że już zaczyna być finał, że już się coś dzieje, a tu jest, spójrz, jaka jest przepiękna Warszawa. Wygląda jak miasto wielkie, jakieś drapaczy chmur, niemalże jak Nowy Jork. Przepiękne zdjęcie. Zapraszam was wszystkich. Przyjdźcie, znacie chwilkę czasu, żeby wpaść na Waleje Ujazdowskie, żeby przyjść pod Park Łazienkowski i spacerkiem przejść się spokojnie. Jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Spójrzcie na ten tutaj znaczek, taki kodowy. To jest coraz bardziej popularny wizerunek bardzo ważnej informacji. Mianowicie, mając telefon do tego dostosowany, możecie przyłożyć tutaj aparat i wtedy ten kod zaczyna być rozszyfrowany. Wejdziecie na film, wejdziecie na kawałek jeszcze większej informacji na temat tego zdjęcia. Wszystkie nasze plansze mają te znaczki, a więc macie jeszcze więcej informacji ruchomych, a także wiadomości na temat tego, co na tym zdjęciu zobaczyliście tutaj, kiedy stoicie przed tym zdjęciem. Dziękuję tym wszystkim, którzy pozwolili nam tę wystawę zorganizować. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest chronologia, to nie jest 20 finałów ujętych podczas zdjęć chronologicznych. To są emocje, które my w fundacji wybraliśmy wszyscy. Być może jeszcze inne zdjęcia byłyby może lepsze, ale wybraliśmy te i chcieliśmy pokazać to, jak bardzo się także zmieniły te czasy, które nas otaczają, jak bardzo te 20 lat przyspieszyło nas wszystkich w świecie. Dziękuję bardzo, dziękuję wam, Polakom, za to, że jesteście razem z nami, bo te emocje są także w tych zdjęciach. Zapraszam, Aleje Ujazdowskie, Park Łazienkowski, ten przepiękny płot i na tym zdjęcia, które jeszcze tutaj będą na chwilkę po finale. Oglądajcie.